Proszę Państwa, ten temat nie jest tematem przypadkowym. Oczywiście wyrósł on z moich zainteresowań, bo od pewnego momentu oprócz monet sama historia kolekcji stała się czymś niezwykle istotnym w tym, co robią, ale ten wykład powstał właściwie tak w konieczności, ponieważ kiedy była już przygotowywana wystawa, którą mam nadzieję Państwo dożyliście zobaczyć, bo jest naprawdę bardzo piękna i bardzo ciekawa na temat stulecia odzyskania niepodległości, no poproszono o wymyślenie tematu, który byłby w jakiś sposób z tym wspaniałym jubileuszem związany. Ale tak naprawdę no, archeologom było jeszcze ciężej, no może etnografom, bo mogli zrobić na przykład o Kulcudszczyźnie, która już gdzieś tam została. Ale to też nie ten czas, nie ta wojna, bo jeszcze po tej pierwszej. No i padło na nas, jak zawsze, na numizmatykę, nie dosyć, żeśmy musieli zrobić wystawę, ale wyszła naprawdę pięknie, polecam. To jeszcze obarczono nas innymi obowiązkami. I zacząłem się, proszę Państwa, zastanawiać. No, to, że w Polsce zbierano monety, no to wszyscy dobrze wiedzą. Ale po pierwsze, ja się znam tylko na monetach antycznych. W związku z czym zadałem sobie pytanie, czy odzyskanie niepodległości miało jakikolwiek wpływ na to, co działo się w zbieraniu monet antycznych? I proszę Państwa, wyniki były dla mnie zaskakujące. Bowiem, proszę Państwa, okazało się, że to kolekcjonerstwo monet antycznych było czymś, co właściwie nie było oderwane od polskiej rzeczywistości. Niezależnie jaka ta rzeczywistość w konkretnym roku, czy w konkretnym terenie, czy w konkretnym środowisku była. Chociaż oczywiście nie trzeba wiele przypominać, że te początki zbierania monet antycznych poświadczone, proszę Państwa, to jest przełom XV i XVI wieku, ale tak naprawdę to kolekcjonowanie monet i polskich, i średniowiecznych in genere, i monet antycznych zaczęło się na poważnie w dobie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tak naprawdę okazuje się, że gdyby nie Stanisław August Poniatowski i jego, że tak powiem, postawa, jakbyśmy to ładnie dzisiaj nazwali, wiele rzeczy by zupełnie gdzieś tam przepadło. Nikogo to by nie interesowało i na przykład biskup Krasicki, kiedy znalazł garnek popielnicę, nie wywaliłby to gdzieś, chociaż sam był kolekcjonerem niezłym, ale jak zobaczył dwa rzymskie denary w tej popielnicy, to wysłał wszystko do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Żeby było to w kolekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego. Oczywiście wszyscy, na pewno większość powiedziała, że chciał się królowi podlizać. Ale to już zupełnie inna para kaloszy. Bo proszę Państwa, to co robił Stanisław August, jeśli chodzi o naszą kulturę, to i także kolekcjonowanie monet to było coś zupełnie ewidentnego, odmiennego od tego, co robiono wcześniej. I nawet kiedy już po utracie niepodległości zaczęto się zajmować kolekcjonowaniem monet antycznych także na poważnie, to okazało się, że było to tylko często słabe naśladownictwo pomysłu Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przy czym, proszę Państwa, musimy zdawać sobie sprawę z jednego, że Polska doby Stanisława Augusta Poniatowskiego rzeczywiście była biedna. Nie mieliśmy w porównaniu z Anglią czy Wielką Brytanią, w ogóle Francją, nie mieliśmy wiele do powiedzenia. Ale proszę Państwa, pomysł Stanisława Augusta Poniatowskiego, żeby wysyłać ludzi na zagranicę, żeby się tam uczyli, okazał się fantastyczny. Bo proszę Państwa, Franciszek Smuglewicz narysował, co prawda, gloryfikację Stanisława Augusta Poniatowskiego jako opiekuna sztuk i nauk, ale ten obraz, proszę Państwa, najciekawsze jest to, że to wcale nie odbiega od tego, co dzieje się w innych kręgach. Kręgach zdecydowanie bogatszych. A Smuglewicz, proszę Państwa, wszedł do historii archeologii dlatego, że jak go wysłał Stanisław August Poniatowski do Włoch, to odwiedzał nowo odkryte grobowce etruskie
I tak naprawdę sobie szkicował, co tam było. I się nagle okazywało po kilkudziesięciu, po stu kilkudziesięciu latach i później, że był jakiś wielki grobowiec etruski ze słoniem. Bo tyle można było na tych, coś o malowikłach wyczytać. A w rzeczywistości jeden z polskich profesorów znalazł te rysunki w archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i guzik, tam nie był słoń, tam się siedział jakiś człowiek na tronie i tylko tyle z tego zostało, że jakaś trąba była niby słoń. I to wszystko działo się dzięki Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Ale Stanisław August Poniatowski wiedział, że zbieranie monet jest czymś, co upodabniało władzę króla Polski, a później Polski i Litwy po projekcie Konstytucji 3 maja, czyli byliśmy wtedy przez króciutko jednym państwem, bez rozdzielenia na koronę i Wielkie Księstwo Litewskie, namawiał wszystkich ludzi, których wysyłał gdzieś tam za granicę lub sami gdzieś tam jeździli, do tego, żeby zbierali dla niego monety. Przede wszystkim monety antyczne. Żeby zbierali, przywozili, oddawali te monety do jego kolekcji. Zważywszy, że wysyłał ich na swój własny koszt, ale nie miał z czego potem tych pożyczek oddać, to zachowywali się ci ludzie niezwykle, mówiąc szczerze, uczciwie. August Fryderyk Moszyński, ten zbierał monety na terenie Francji. Dlatego miał Stanisław August w swojej kolekcji monety z Galii, miał monety Massali, czyli dzisiejszej Marsylii. Jan Michał Work jeździł po Italii, po Sycylii. Tam zbierał dla Stanisława Augusta Poniatowskiego monety miast greckich z tego regionu. Mało tego, on informował, że on zbiera monety dla króla i prosił osoby prowadzące tam badania archeologiczne, żeby dały coś, to on odda to królowi. Dalej. Szymon Gutakowski, szambelan. Powiedziałem Państwu o biskupie Krasińskim. Gdzieś na granicy dzisiejszej Litwy i Białorusi chłop znalazł w ogrodzie garnuszek z monetami. Proszę bardzo, list do ukochanego króla, w którym Gutakowski przekazuje mu ten garnuszek z monetami. Niestety nie było to jeszcze ten poziom wiedzy, bo nie wiem, wiadomo, gdzie jest. Ani Wilkowo, ani co w tym garnuszku było. I nie da się tego stwierdzić, bo wówczasna moda polegała na tym, że ten skarb rozkładano według władców albo ośrodków w odpowiednie miejsca w szufladach. Ale proszę Państwa, Stanisław August nie był jedyny. W jego środowisku pojawili się już wówczas za jego życia wybitni kolekcjonerzy. Generał Jan Grywitte w Kamieńcu Podolskim, genialny generał artylerii. Ale jeszcze genialniejszy architekt, który wybudował wiele kościołów na wschodniej części Rzeczypospolitej. Zbierał monety. Miał bibliotekę. Proszę Państwa, zwracam uwagę na tę zbieżność. Zbierał monety i miał bibliotekę. To się za moment okaże. I proszę Państwa, te kolekcje, które tutaj mówimy, były czymś wyjątkowym. Wyjątkowym w specyficznym tego słowa znaczeniu. Bo proszę Państwa, generał de Witte, mając rozmaite książki i siedząc w Kamieńcu Podolskim, no co mógł zbierać? Zachowały się fragmenty listów, takie minutki, co nam napisać ma w liście dalej, że jak jechali kupcy do Białgorodu Dniestrowskiego, Akermanu, a potem dalej posłowie, czy też nawet kupcy jechali na Krym. Krym, który był tatarski, prosił ich, żeby kupowali dla niego monety. Ale proszę Państwa, to już nie było co. Bo w tych minutkach jest napisane, że o jaką konkretnie monetę chodzi. To znaczy, proszę Państwa, że to nie było tak, a wygląda na antyk, to se łoże, między kwiatki i tak dalej. To już była wiedza. Generał de Witte, niestety nie mamy jego portretu, przynajmniej nie się nie udało znaleźć tego portretu, nawiązał kontakt z Robertem Ainslie, który był brytyjskim konsulem w Stambule. I Ainslie zbierał monety antyczne. Także. Tam zapewne te z terenu Turcji. Ale okazało się, proszę Państwa, że w pewnym momencie, w jednym z tych minutek jest informacja, padła propozycja, żeby się oni wymienili monetami.
I byłoby to nic strasznego, ani nic tak ciekawego, gdyby nie jeden fakt. Wszystko wskazuje na to, że Stanisław August Poniatowski, który znał Bartolomego, bo odwiedził Francję, Paryż, znał tych, którzy działali także we Wiedniu, jak Eckhart czy Pelerin we Francji, który pierwszy doprowadził do tego, że zaczęto monety rysować. Bo wcześniej monet w ogóle nie ilustrowano. I się okazuje, proszę Państwa, że to wszystko prowadzi do tego, że w pracach jednego, w tym czasie, na przełomie XVIII i XIX wieku, jednego z najwybitniejszych numizmatyków w historii numizmatyki antycznej, Domenico Sestini, są materiały prawdopodobnie z kolekcji Witego. Ponieważ on opublikował i opisał zbiór Roberta Enski, w którym jest kilka monet bosporańskich i kilka monet olbijskich. W Turcji nie mógł ich kupić Enski. Prawdopodobnie dostał je od Delibne. Ale proszę Państwa, jak się patrzy na to, co się dzieje w tej numizmatyce antycznej, ja niewiele o niej wiemy, to w dobie Stanisława Augusta Poniatowskiego polska numizmatyka zajmująca się pieniądzem antycznym wcale nie była jakąś tam, za przeproszeniem, stała z boku. Późniejsze książki powstały już po rozbiorze Rzeczypospolitej poświadczają. Polska numizmatyka, polska wcale nie w rzadkich kolekcjach, bo było już kilku wybitnych magnatów, którzy także je zbierali, była na poziomie światowym. Ponieważ prace tych ludzi, Barthélemy Paryż, który pisał przygody Manuela Harzisa, Eckhart, który sprowadził typologię, układ monet antycznych, geograficzny, do dnia dzisiejszego to obowiązuje. Pelerin, no i Sestini, wszyscy byli albo znani, albo znano ich pracę. Ale oczywiście oprócz tego, mówię o monetach antycznych, król Stanisław August nie zapominał o monetach polskich. Do dnia dzisiejszego nie wiem, dlaczego zbiera monety polskie tylko do Stefana Batorego. Ale proszę Państwa, zbiera. I ten zbiór przekazał on bratankowi Stanisławowi Poniatowskiemu. Przy czym, proszę Państwa, żeby nie było wątpliwości, Stanisław Poniatowski wywiózł ten zbiór do Italii, potem sprzedawał przez domy aukcyjne w Londynie, ale on wyjechał z Polski dlatego, że pokłócił się ze Staszicem o to, w jaki sposób ma być reformowana polska gospodarka, na jakim modelu ma być oparte to, co w czasie powojennym nazwano centralnym okręgiem przemysłowym. Wtedy już pojawiła się informacja, idea tego ośrodka, który był tak fantastycznie, miał miejsce gdzieś fantastycznie się tylko nadający. Staszic próbował to zrobić na wzór niemiecki. Stanisław Poniatowski, który tak naprawdę okazuje się był genialnym ekonomistą, proponował zrobić to na wzór brytyjski. I proszę Państwa, i co się dzieje? Mamy rozmaite rzeczy, mamy po Kongresie Wiedeńskim, mamy Królestwo Polskie. Dochodzi do dalszego, że tak powiem, naszego rozwoju gospodarczego. Przypomnę Państwu Druckiego Lubeckiego i to, co było związane z Rembielińskim, czyli czasy powstania, już te początki sugerowania Łodzi, jak i dalszego rozwoju. Co zrobił Drucki Lubecki, który doprowadził do tego, że Królestwo Polskie było jednym z najciekawszych gospodarczo krajów? Wywalił Staszica i powiedział, nie będziemy robili to na wzór Niemców, zrobili to tak, jak zrobili Anglicy. I wtedy ten okręg przemysłowy na poważnie zaczął ruszać. I on miał te monety Stanisława Augusta. Ale po śmierci Stanisława Augusta monety były oczywiście częścią też, z którymi miano spłacić długi, ale udało się trochę ich zachować. Dlatego, proszę Państwa, ale my tu jesteśmy w tej strasznej sytuacji, że nikomu nie chciało się, albo Stanisław August nie miał na to czasu, albo nie miał na to pieniędzy, komu to dać, żeby spisać ten zbiór królewski. Jedynie Jan Szczyciel Albertrandi zestawił monety rzymskie. Ale to było, proszę Państwa, coś takie jakby rozrachunek, coś jakby katalog aukcyjny tego, co zostawił po sobie Stanisław August Poniatowski.
A przecież w tym samym czasie, już po rozbiorach, kiedy w Warszawie Fryderyk, władca Prus, decyduje o podpisuje akt założenia Warszawskiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, tak to się ładnie nazywało, i w Bibliotece Warszawskiej publikuje się informację o zbiorach Stanisława Augusta Poniatowskiego. I proszę Państwa, tam były cuda. Były także monety antycznej Grecji. Część zbioru kupił Tadeusz Czacki za własne pieniądze, który wówczas został, był też szefem, nazwijmy to, jednego z regionów wydzielonych jako jednostki związane z oświatą. Kupił tę część zbioru Stanisława Augusta Poniatowskiego, a proszę pamiętać, że to jest człowiek, żeby nie było wątpliwości, który napisał w roku 1810 pracę wydaną kilkadziesiąt lat później o rzeczy wędniczej w Polsce i Litwie. Dzieła, którego nikt nie podważy, że miało charakter pionierski i było czymś wyjątkowym także na mapie numizmatycznej Europy. I proszę Państwa, Czacki wyciągnął to wszystko, kupił, chociaż miał własny zbiór przede wszystkim z okolic Tyśmianicy, tam była też rzeka i miejscowość koło ówczesnego Stanisława. I to wszystko, proszę Państwa, bo to była jego inicjatywa, złożone zostało w Liceum Krzemieniecki, pierwszej wyższej szkole praktycznie, czy jednej z pierwszych, bo tutaj moglibyśmy dyskutować o pewnych rzeczach działającej na tym terenie. Ale oczywiście przychodzi jedno powstanie, przychodzą rozmaite spory. Car zabiera monety z Krzemieńca, przekazuje je na Uniwersytet w Wilnie. Ale długo też tam nie poleżały. Po drodze zostały zdekompletowane, chociaż ci, którzy pracowali w Krzemieńcu, dbali, opisali to i nawet informowali o kradzieży tam 20 monet. To było naprawdę, ten gabinet krzemieński był czymś wspaniałym. A potem z Wiednia, decyzją cara, który doszedł do wniosku, że w Kijowie trzeba zrobić uniwersytet, powołano Uniwersytet Świętego Jerzego, ale powołano go na surowym krzyżeniu korzeniu i nie miał w tym uniwersytecie, nie było w tym uniwersytecie niczego. W związku z czym kazał zabrać zbiory numizmatyczne wileńskie do owego uniwersytetu. I proszę Państwa, była już próba podjęta przez panią Metzlewską, próba zidentyfikowania tego, co dałoby się powiązać ze Stanisławem Augustem Poniatowskim. Niestety jest to bardzo trudne. Może za wcześnie się na to też zdecydowano, ale osobiście uważam, że czas najwyższy, żeby znów powrócić do próby po nowych badaniach archiwalnych, przy nowych możliwościach technicznych, do próby zidentyfikowania chociażby części monet Stanisława Augusta tamże w Chinach. Ale proszę Państwa, jeśli chodzi o okres zaborów, to zaczyna się rodzić coś niezwykłego. Coś, co jak opowiadam na rozmaitych konferencjach, to nikt mi nie chce wierzyć i wszyscy powtarzają, że to był chyba jedynie polski fenomen. Bo proszę Państwa, pod zaborami zbiory monet antycznych stały się niezwykle pospolite. Było ich bardzo dużo. Każdy, który miał coś tam więcej pieniędzy albo i mniej, zbierał monety antyczne. Ale to nie tak prosto, proszę Państwa, jakby się wydawało. Powstawały one wszędzie. Tam, gdzie byli Polacy, zbierali monety antyczne. Ale proszę Państwa, tym fenomenem jest to, że niezależnie, czy to była Samarkanda, to byłoby gdzieś tu, czy to była Odessa, czy to były te tereny, czy to była Grecja, czy to była Turcja, to by obowiązywała w tym czasie już, a w drugiej połowie XIX wieku na 100% pewna zasada. Zbieram, a potem przekazuję to do instytucji kulturalnych na terenach byłej Rzeczypospolitej. Proszę Państwa, to stąd polskie kolekcje monet greckich, antycznych monet greckich. Myśmy nie okradali Grecji, myśmy nie okradali dzisiejszej Turcji, myśmy tam nie kopali, a szkoda.
i byliśmy bardzo uczciwi, a szkoda. To proszę Państwa, przekazywano te monety do zbiorów polskich. I dlatego jak publikujemy kolejne tomy serii Syllogem Numerum Graecorum, to jest taka międzynarodowa seria polegająca na publikowaniu zbioru antycznych monet greckich w poszczególnych muzeum we wszystkich krajach, to się otwiera. Jezu, to wy to macie? A skąd wy to macie? No i wtedy jako jedyni żeśmy wprowadzili do Syllogem Numerum Graecorum taką zasadę, że, bo tego wcześniej nie robiono nigdy, że przed każdym tomem jest historia zbioru, skąd się to wzięło. I się okazuje, proszę Państwa, że do Warszawy, Poznania, Krakowa, Lwowa i tak dalej, w Wilnie było nieco inaczej, trafiały zbiory z wielu ośrodków, gdzie byli Polacy. I były to, proszę Państwa, niekiedy zbiory fantastyczne. Wiemy, co na przykład mieszkający w Odeście Józef Czaki przekazał do Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Przekazał cudeńka, z których ocalała tylko broń, bo Gąbarzewski zabrał do tworzonego muzeum wojska. Bo 3 września, jak bomba walnęła w muzeum, to nikt z niego, z budynku nie został. I proszę Państwa, zaczęły powstawać rozmaite instytucje. Oczywiście, nie wiem, Solideum, Poznańskie Przyjaciół, Muzeum w Chełmie, Muzeum Pokutskie Starzeńskie w Kołobrzegu, które istniało do 1913 roku. Kołomyja, wiemy co było. Łódź, kolejne zbiory. Kercz. I tu, proszę Państwa, dzieje się cuda. Dzieje się cuda, bo w Kerczu działa lekarz Ignacy Terlecki, który jest komendantem szpitala wojskowego. Zbiera monety antyczne, ale już, proszę Państwa, zbiera głównie monety z północnego wybrzeża Morza Czarnego. Proszę Państwa, nasze zbiory monet nadczarnomorskich północnego wybrzeża Morza Czarnego są trzecie w świecie. Bije nas Rosja, Ukraina, jesteśmy my. I to mamy takie cudeńka, że jak pokazały się pierwszego, to ludzie otwierali, jak to? Cały tom, 700 monet tylko władców bosporańskich? A skąd byście to mieli? No i wraca to, o czym powiedziałem. I proszę Państwa, on miał zrobił nawet katalog własnych monet, jego kolekcji. Część monet trafiła do Petersburga. Jak mówią złośliwi, grzecznie go o to poproszono, żeby trafiły do Ermitażu. Sprzedał je do Ermitażu, ale większość trafiła do Polski. Do Warszawy. Odessa, proszę Państwa. Centrum nad Morzem Czarnym. Dwa razy, właściwie późno dostała się, włączona została do Rosji Radzieckiej, bo dopiero w 1922 roku. I jeszcze mówiono, były rodziny, które mieszkały w Odessie i mówiło się, że do samego końca, nawet do 1921 roku, te rodziny polskie były ostoją polskości. W Odessie było masa Polaków, ale Polacy zrobili jeden bardzo dziwny manewr. Otóż, proszę Państwa, kiedy zaczęła się walka o odzyskanie niepodległości, i to jest rzecz fenomenalna, w Odeście zaczęło powstawać Wojsko Polskie. To były legiony, to były oddziały, które podporządkowano zostały generałowi Hallerowi, który był oczywiście w tym czasie w Paryżu. I proszę Państwa, po raz pierwszy było to Wojsko Polskie jeszcze w 1917 czy 18 roku i proszę Państwa zajmują Odessę bolszewicy, ci pierwsi, no i widzą, że już muszą się wycofać, bo wojska Antanty czy francuskie zbliżają się, flota francuska zbliża się do Odessy i miano, proszę Państwa, że tak powiem, burżuazję i Polaków wypchnąć z Odessy. No to co zrobił kapitan Skrzynecki? Chyba Skrzynecki tak się nazywa, jeśli dobrze pamiętam. Kazał wyprowadzić Wojsko Polskie na ulicę. Jak zobaczyli wymundurowanych Polaków z bronią, to się w ciągu nocy wszyscy wycofali. Drugi raz, proszę Państwa, Polacy bronili, ale wtedy legion, te oddziały, miał trafić do Polski. Francuzi nas wyrolowali równo. Trzeba je było rozwiązać.
Mimo tego, co było uzgodnione z Halem. Drugi raz, proszę Państwa, broniliśmy Odessy w 1921-1922 roku. Była to tak zwana dzika dywizja sformowana w okolicach Krasnodaru, Krasnodarska albo Krasnodarskich chyba, jeśli dobrze pamiętam. Była jedyną jednostką, bo znowu Francuzi nas wykolowowali. Wszystkie swoje jednostki zabrali, a myśmy zostali. I ta dywizja przeszła w pełnym rynsztunku do Mołdawii. I proszę Państwa, to tylko mówię o tym, żeby pokazać, ilu tych Polaków było w tej Odessie. I proszę Państwa, były własne czasopisma, własne spotkania i środowiska. I proszę Państwa, w tej Odessie to się, ile było tych kolekcji polskich kolekcji monet antycznych. No Odessa, wiadomo, najłatwiej było tam kupić antyczne, ale najłatwiej było też kupić falsyfikaty, bo w końcu Odessa była tym długi czas tym najcudowniejszym ośrodkiem fałszowania starożytności, że też przypomnę Państwu tak zwaną słynną Tiarę Saita Fernesa, którą kupił Louvre, mimo że polski profesor historyczny Sokołowski mówił, nie, to jest falsyfikat. W Louvre byli pewni, że jest autentyki, kupili. Jak im Anglicy powiedzieli, że to jest falsyfikat, to po roku schowali do magazynu. I proszę Państwa, w Odessie była ta świadomość polskości i potrzeba dbania o tą polską tradycję, że był czas, kiedy jeszcze na końcu XIX wieku i na samym początku XX w Muzeum w Odessie, które do dnia dzisiejszego istnieje, w Muzeum Archeologicznym w Odessie, był, proszę Państwa, było po piersie, uważane za po piersie Zygmunta III Wazy. Czy to był Waza? Ja osobiście w to nie wierzę. Ale proszę Państwa, najśmieszniejsze jest to, jak polazłem do tego muzeum i zacząłem szukać po piersie, poszedłem z dyrektorem do magazynu, powiedziałem, że to jest tylko tu. Zdjęliśmy marynarki i proszę bardzo. Polski symbol polskości w Odessie, w Muzeum Archeologicznym, stoi nadal w Muzeum Archeologicznym w Odessie w towarzystwie bardzo ładnych rzeźb antycznych. Ale jest. Nie wiem, czy go wystawiają. Byli tam, proszę Państwa, wspaniali kolekcjonerzy. Zazwyczaj w mundurach rosyjskich. Przy czym, proszę Państwa, tam była szkoła Junkrów. Do szkoły Junkrów w Odessie kierowano na przykład osierocone dzieci pochodzenia szlacheckiego. Stawali się oficerami armii rosyjskiej. Ale, proszę Państwa, Rosja miała z nimi bardzo poważny kłopot, o którym Państwu mówię. Tam były, proszę Państwa, zbiory wejtki z Odessy. Przekazane dane, proszę Państwa, gdzie są teraz jego prace, taki pierwszy katalog, czy dyskusja na temat monet polskich. Jak to znajdzie? No, zgadujemy. No to kto słyszał o Muzeum Narodowym w Warszawie? To wszystko poleciało tam. Grecja i Turcja. Proszę Państwa, Władysław Semerał-Siemianowski oddał wszystko, przekazał wszystko do Muzeum Narodowego w Warszawie. A zrośrodkowo, Leon Barszczewski, związany z Odessą przez ową szkołę Junkrów, prowadził jako pierwszy badania archeologiczne na terenie antycznej Samarkandy, Afrasjany. Zgromadził tak genialną kolekcję monet i zabytków z Azji Środkowej, i baktryjskich, i grekobaktryjskich, i kuszanów, i wszystko, co Państwo chcecie. Część kupili od niego Francuzi. A poza tym był genialnym fotografem i, proszę Państwa, genialnym badaczem kwestii geograficznych Azji Środkowej. Uważany był za jednego z najlepszych znawców tych terenów. Był pułkownikiem i dostał propozycję objęcia stopnia generalskiego. Jeden warunek. Musiał przejść na prawosławie. Odpowiedział, że nie, jest Polakiem i zostawił na to. W ciągu 2 tygodni dostało odwołanie do Siedlca. W każdym razie, proszę Państwa, to wszystko, to jest kolejne zdjęcie, trafiało na ziemię II Rzeczypospolitej. I proszę Państwa, kolekcje monet antycznych. Nie było tak, że były oddzielne kolekcje monet antycznych. Tych kolekcji monet antycznych było tak naprawdę samych monet antycznych
Można je policzyć na dwóch palcach jednej, na palcach obu rąk. Ale proszę Państwa, ja tą listę, to już jest nieaktualna lista. Ale proszę Państwa, nieważne ile tych nazw, patrzcie Państwo, tylko zwracajcie Państwo uwagę na te literki A, B. Pierwsze, Chojnowski, oficer ranny, wrócił ze Szwajcarii, gdzie zafascynował się archeologią, prowadził wykopaliska archeologiczne, zbierał monety, wszystko jest w Warszawie, w Muzeum Archeologicznym i w Muzeum Narodowym. Józef Czaki, o Państwu już o nim mówiłem. Kolejny, Lanz Koroński, Wiedeń, ogromna kolekcja dzieł sztuki, badania archeologiczne, to znaczy wyprawa dokumentująca miasta Pamfilii i Pizydii, genialne rzeczy narodów, miał także monety. Minejko był w Dodonie, był inżynierem i w Dodonie zbierał monety greckie, no innych tam było najłatwiej, albo greckie, albo tureckie, otomańskie, przekazał wszystko do muzeum w Krakowie. I proszę Państwa, ilu jeszcze nie będzie, nie mam zielonego pojęcia. Ale proszę Państwa, te kolekcje monet antycznych łączy jedno. Najpierw była biblioteka. Potem była kolekcja monet polskich. I do kolekcji monet polskich dodatkiem były monety antyczne. Mówię, tych monet, kolekcji monet antycznych, monet antycznych było niewiele w porównaniu z tymi, gdzie monety antyczne towarzyszyły monetom polskim. Oczywiście pewnie o tym Państwu mówiłem, tylko przypomnę, że najlepszym przykładem czy wyjaśnieniem tego może być sytuacja Hutaczapskiego. A żeby nie było wątpliwości, wszyscy najwięksi zbieracze monet średniowiecznych polskich, łącznie z tymi, którzy napisali te wszystkie najfantastyczniejsze katalogi monet polskich, także te trzy tomowe wydane, mieli monety antyczne. Mieli, proszę Państwa, jedni mieli 1000, inni mieli kilkanaście czy kilka. Ale w zbiorze Hutaczapskiego, to jest jeszcze ten pierwszy budynek, gdzie były te monety jeszcze na Białorusi, były również monety antyczne. Przy czym te monety antyczne to były monety rzymskie, w tym wypadku. Do tego został przekonany został przez numizmatyków warszawskich, między innymi Bejera, że polska kolekcja nie może nie mieć monet antycznych. A sytuacja jest bardzo prosta. To jest co monety ze zbioru Hutaczapskiego, który podobno nie bardzo chciał go kupić, ale go w końcu przekonali, że może mają rację. Są monety rzymskie, na których jest napisane albo Sarmatia, albo Sarmaticus. I proszę Państwa, jesteśmy w domu. No jak to? My Polacy od Sarmatów się wywodzimy. Nikt nie ma wątpliwości. No to skoro się wywodzimy od antycznego narodu, córki tej historii, no to musimy mieć te monety antyczne. Oczywiście to jest prawdopodobnie bardzo daleko uproszczone, ale to jest poświadczone. Nie ma innych takich sytuacji. I proszę Państwa, ta tradycja przekazywania monet do polskich zbiorów, do instytucji kultury, muzeów, które były na terenie dawnej Rzeczypospolitej, trwała przez całe drugą połowę XIX wieku i początek wieku XX. I proszę Państwa, odzyskanie niepodległości niczego tu nie zmieniło. Dawali do polskich instytucji, które były jeszcze pod zaborami, dawali i do polskich instytucji, które były już nie pod zaborami. Ukształtował się, proszę Państwa, fantastyczny, taki patriotyczny schemat, że nie można to mieć tylko dla siebie. Byliśmy biedni, byliśmy pod rozmiarami, mam, no to dawali. I proszę Państwa, Walery Abrogowicz. Fantastyczna kolekcja monet antycznych z bardzo rzadkimi monetami, który kupował na podstawie katalogów aukcyjnych z całego świata, gdzie jest w Toruniu. I proszę Państwa, można by tak mnożyć. Ale zobaczcie Państwo, od 1975 roku, ile zbiorów, i to są duże zbiory, ja nie mówię o tych mniejszych darach, bo to byśmy musieli oglądać dużo. Zobaczcie Państwo, nawet Łódź się tutaj znalazł. I proszę Państwa, ten obowiązek w dużym stopniu jeszcze pozostał po 1945 roku.
I ostatnim elementem tego działania, tego przekonania, no to chyba pewnej tradycji wynikającej z naszej historii była II wojna światowa. Kiedyś była taka wystawa, żeśmy zrobili zaraz po przywiezieniu tego z Izraela o muzeum o zbiorach żołnierzy II Korpusu. Kiedy byliśmy tam po raz kolejny, już nas trochę zaczęli chyba lubić, bo na przykład dostaliśmy do możliwość skopiowania. Miało to trafić do Polski, nie wiem czy trafiło, jeszcze będę się musiał tym zainteresować. Odnaleźliśmy nieznane w ogóle archiwum fotograficzne. Żołnierzy II Korpusu, tych, którzy byli w Palestynie. Są tam zdjęcia unikatowe, nigdy wcześniej nie publikowane i nigdy wcześniej nie znane. Wizyta generała Sosnkowskiego i tak dalej, o czym wcześniej nie wiadomo. I proszę Państwa, to ci ludzie zbierali z tego samego powodu, co jeszcze przed 1918, po 1918, monety, to wszystko, co można było znaleźć. Niekiedy jak ksiądz Jabłonowski Pietruszka kupował, żeby to pojechało do Polski i zostało w Muzeum Polskim. Dowód? Proszę bardzo. To jest to, co było w Palestynie. Ale druga część Muzeum II Korpusu, tak zwane Muzeum Polowe numer 2, bo Muzeum pierwsze dotyczyło współczesności i osiągnięć działań bojowych, zostało zabrane przez Sagana, zostało zabrane do Wielkiej Brytanii, bo oni akurat jeszcze zdążyli się załapać, aż pokradzione, aż uszczuplone. Trafiło, przywiózł Sagan to wszystko do Polski i przekazał do Muzeum Archeologicznego w Krakowie. O, ci, którzy byli w Palestynie, nie zdążyli tego zrobić, bo przyszedł rozkaz na okręty i statki do Italii. I potem była Monte Cassino, Bologna i tak dalej. To zostało po prostu w Palestynie. I tam, proszę Państwa, opiekował się tym wszystkim ksiądz Jabłonowski Pietruszka. Zresztą, proszę Państwa, ja zawsze to muszę dodać także i muszę powiedzieć Państwu, to jest potomek rodziny Jabłonowskich. Tych wielkich czy mniejszych, zależy jak będziemy patrzyli na niektóre ich działania, Jabłonowskich. Jego ojciec był powstańcem 1863 roku. I bojąc się konfiskaty i represji, gdzie udał się pan Jabłonowski? Ano udał się, proszę Państwa, do Łodzi. I tu zmienił nazwisko na Pietruszka. Żeby, broń Boże, z wielkimi Jabłonowskimi ich nie łączy. I Pietruszka. I przez długie lata ten człowiek, który opiekował się i uratował ten zbiór monet żołnierzy polskich, nazywał się Pietruszka, no ale potem doszedł do wniosku, że czasy się zmieniły i to do tych Jabłonowskich też warto się przyznać. Ale ten polski, a ten łódzki akcent był. I proszę Państwa, to, co trafiło do Polski, to było ponad 12 tysięcy monet i około 1000 zabytków archeologicznych. To jest to, co udało nam się przywieźć dzięki uprzejmości władz izraelskich. Ale Łódź. Może dlatego, proszę Państwa, udało się to tak łatwo zorientować, w czym jest, ponieważ w Łodzi jest jeden z najgenialniejszych zbiorów. Jest zbiór Antoniego Kleina, który jako osoba mająca kłopotę z nogami, właściwie z jedną nogą, nie brał udziału w walce. Ale dzięki temu jeździł po tej Palestynie, zbierał monety. Mało tego, jako doświadczony archeolog, bo był przed wojną społecznym opiekunem zabytków na Białostoczyźnie, wiedział co robi. I proszę Państwa, ja wiem, że to zabrzmi śmiesznie. Kiedy publikowałem część zbiorów Antoniego Kleina w pierwszym tomie polskiego Synodę Humorum Gregorum, nie wiedziałem jeszcze, że istnieją, nie będę mówił jakim archiwom, prawda, Piotrze, nie będziemy mówili, istnieją zbiorka jego katalogi, także te katalogi odręczne spisywane przez niego w Palestynie. I proszę Państwa, ja pokażę Państwu tylko jedną stronę. I to specjalnie tak tę wybrano. Tam się, proszę Państwa, zachowały informacje, że Klein prowadził, no powiedzmy, nie do końca legalne wykopaliska. To się ładnie nazywał. Obczyściłem ścianę. Tak. Znalazłem to w starym żydowskim grobie. I proszę Państwa, wartość tych monet ze zbioru Kleina urasta dzięki tym informacjom o 1000 razy. I proszę Państwa, to, co się działo przed odzyskaniem niepodległości i po odzyskaniu niepodległości, to
to jedna i ta sama idea, której ostatnim elementem były te czasy II wojny światowej. Że trzeba zbierać, bo my, nasze muzea są biedne. No to jak ja mam, to mam, a potem albo część, albo całość oddam do tego muzeum. I dlatego, proszę Państwa, jak ktoś będzie Państwu opowiadał bajki, że polskie monety były pod byliśmy pod rozbiorami, niczego nie mamy, jest nieprawdą. Polskie zbiory monet antycznych, nigdy porządnie nie opublikowane w całości, należą do jednych z ciekawszych i wcale nie takich małych w Europie. A stało się to właśnie dzięki tym ludziom, o których Państwu powiedziałem. Dziękuję bardzo. Thank you.